Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, myślę, że podejmując się jakiejś działalności, robiąc cokolwiek, warto chociażby w przybliżeniu znać cel tej działalności. Więc chciałbym zadać teraz pytanie i na nie odpowiedzieć, <noise> jaki jest cel działalności, którą jakby stworzyłem. Czyli bracia samcy, samiec łeb, wcześniej Sam runo, i tak dalej, i tak dalej, to co robi od kilkunastu lat. No, od dziesięciu, jedenastu, może. Jaki jest tego cel? Otóż pojęcie celu zmieniało się w mojej głowie i ewoluowało z czasem, czyli im, jakby moja wiedza rosła. Im więcej rzeczy się dowiadywałem, im więcej doświadczeń zdobywałem, obcując z ludźmi, czy to z większością, z fajnymi ludźmi, czy to niekiedy z ludźmi bardzo nienawistnie do mnie nastawionymi ze względu na to, co mówię. Te pojęcie celu ostatecznego, do którego podążam ja, i też troszeczkę Państwo, bo skoro mnie słuchacie, to jednak zaszczepiam w was pewne pojęcia, czy tego chcecie, czy nie. To chcę, żeby było jasne. Nie da się nie, nie mieć jakby części tego, co powtarzam cały czas w sobie, jeśli się tego systematycznie słucha. No tak to działa. Nawet taki był słynny pan, który powiedział: Kłamstwo tysiąc razy powtarzane staje się prawdą. Więc wszystko, co jest powtarzane, staje się czymś, co lubimy, czymś, wobec czego mamy jakiś taki pozytywniejszy stosunek. Ona może. Nałożę kondomika na mikrofon, bo nie był nałożony. A w końcu staje się obowiązującym przekonaniem, czyli prawdą, prawdą subiektywną, czymś takim, może, może inaczej, nie czymś. Wizją rzeczywistości, którą uważamy za prawdziwą. Komunista mordujący kułaka, czyli osobę, która miała jedną krowę, czuł, że robi dobrze, że taka jest prawda, że tak trzeba. Niemiec, mordujący Polaka, Żyda czy Rosjanina, czuł, że tak trzeba, że to jest dobre. Gdy feministka nienawidzi mężczyzn i robi wszystko, co tylko się da, żeby rzucić na nich oszczerstwa, żeby ich pomówić w jakikolwiek sposób, żeby jakiejś młodej dziewczynie powiedzieć, że chłopy są złe i tak dalej, czyli zaszczepić tej młodej dorastającej dziewczynie nienawiść do mężczyzn, często są to kobiety, które mają, wbrew pozorom, pozytywne intencje, po prostu wierzą, że są ofiarami mężczyzn i próbują w, w jakikolwiek sposób z tym walczyć, za pomocą argumentów, które im dano, za pomocą własnych przemyśleń, które zostały ukształtowane, gdy soroszowskie media opłacane przez Sorosza i innych panów pcha się człowieka przemyślenia za pomocą mediów, za pomocą pieniążków w określonym kierunku i później z tych przemyśleń, Rodzą się takie poczwarki jak hitleryzm, stalinizm, nowoczesny, wojujący, feminizm, będący nazywany także feminazizmem, bo ma bardzo dużo podobieństw do Hitlera. Za Hitlera byli źli Żydzi i Polacy, a za feminizmu źli są za wszystko mężczyźni. I już nawet dochodzi do tego, że nie można powiedzieć tak oczywistej rzeczy, że większość wynalazków, większość, miażdżąca większość, żeby się delikatnie wyrazić, jest produkcji męskiej, tak, i mm, no to już tego teraz coraz bardziej się odchodzi od tego, dlatego że jest przemysł oczerniania, przemysł oczerniania, coraz więcej osób, coraz więcej mężczyzn widzi, że nie można tego nawet powiedzieć. Ja Państwu powiem, że ja nawet mam koleżanki, które same muszą się kryć ze swoimi poglądami, a mam koleżanki, które mi wprost mówią, że nic gorszego niż baba i tak dalej, i tak dalej. Także sobie nie myślcie, że my tylko jesteśmy mężczyznami. Są wśród nas dziewczyny, które też się boją powiedzieć pewnych rzeczy. Ponieważ ta cała masa została ogłupiona i ta cała masa od razu traktuje taką dziewczynę, tak samo jak mężczyznę, mówiącego te słowa jako wroga. Dlatego jakby ja na początku myślałem, że no miałem różne cele. Jakaś rewolucja, zmiana myślenia, epokowa zmiana. Przełamanie pewnego jakiegoś starego typu myślenia, ale teraz po tym wszystkim, czego doznałem na ten czas, moim zdaniem, cel jest, taki, cel jest taki, że na pewno nie zmienimy nic w Polsce, a na pewno na większą skalę nic nie zmienimy na 99%. Więc można by zapytać, po co my działamy, po co te forum, po co, po co tyle znoszę upokorzeń, i tak dalej, żeby to wszystko prowadzić czemu sobie za pieniążki kupuję zamiast sobie kupić smartfonika i tak dalej. No to większość wywalam swoich zarobków. Ja mało nie zarabiam, szanowni państwo. Ja zarabiam naprawdę solidne pieniądze, ale jeśli odjąć to, co płacę na to, żeby ludzie mieli za darmo coś, no to wtedy wychodzi z tego tak już nie zaciekawie się robi. Tak więc szanowni państwo, dlaczego to robię? Robię to dlatego, ponieważ Wierzę, że masy się nie zmienią i raczej takiej szansy nie mamy. Natomiast może być, na przykład, w skali Polski, no strzelam 38 milionów, tak? No dobra, niech będzie 40 zaokrąglmy. Jestem zdania, że jakaś liczba, no nie wiem, strzelam. A z 50 tysięcy mężczyzn, może te wszystkie rzeczy, które powtarzamy sobie tutaj, może sobie jakby je przyswoić do siebie, wtłoczyć je do swojej głowy. I to nawet jeśli nie uratuje, ich do, nie uratuje ich od tych pułapek, w które wpadają młodzi tak zwani biali rycerze. Jest to cała masa puławek, pułapek finansowych, emocjonalnych, psychicznych, zdrowotnych. Przecież zły związek to są choroby, czasami samobójstwa. Zdarza się, że i zabójstwa z drugiej strony, jak już ktoś, mężczyzna jest doprowadzony do takiego stanu, że mu zabrali dzieciaka, mieszkanie i i kobieta mieszka z Gachem i z jego dzieciakiem, a on gdzieś tam pod mostem go upadlają, a miał wszystko. No to tak tacy mężczyźni czasami nie wytrzymują, tak? I coś tam pęka w nim i, i się zaczyna rześć. No to są na szczęście bardzo rzadkie przypadki. Więc ja sądzę, że to, co zrobiliśmy, bo jakby ja to zapoczątkowałem, ale przecież takich ruchów w Polsce jest więcej, coraz więcej osób się budzi. Ja mam taką małą satysfakcję, że ja zacząłem wtedy, kiedy to w ogóle było bardzo mało znane. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego 11 lat było w Polsce, w necie. Może jakieś tam były mikrostrony czy coś, ale co by nie mówić. Chociaż szkoda, że w takim negatywnym sensie, ale jednak gdzieś tam jakby te, te radiosamie, co zwłaszcza te sam Czeruna, zwłaszcza kotoński, no to gdzieś tam się przewija tak. No, szkoda, że w negatywnym kontekście, ale. Na to nie jestem w stanie poradzić. Wiadomo, że hejterzy wszystko co robią, robią po to, żeby jakby te moje nazwisko, moje dokonania, wasze dokonania powiązać jakby no, skojarzyć z głównym, tak? Więc więc tak naprawdę to wy to wszystko zrobiliście, bo przecież wypisaliście na tych stronach, później was zaprosiłem na forum, przyszliście. No to wszystko jest wasza robota. Jakby ja dałem sklep potrafiłem to zorganizować, wziąć w jedną całość. Ale tak naprawdę, no przyszłabym ja w życiu tego nie zrobił. To jest wszystko wasza robota. Ale ta robota jest niestety. Słuchajcie, faluje mi głos. To <laughs> przepraszam, nie ze wzruszenia, że mówię o tym, jak powstaliśmy łzy lecą ciurkiem. Tylko, no po prostu jestem na antybiotykach i, <laughs> i gardło i zatoki. Może niepotrzebnie ten antybiotyk wziąłem, ale to takie było pół na pół. Więc no, jakby wziąłem. <laughs> przepraszam. Więc no, moim celem jest to, żeby pewna ilość ludzi w Polsce, dopóki ja nie umrę i, i ta stara gwardia, która jest tutaj ze mną od początku, żeby pomagać ludziom, żeby nie wpadali w kłopoty. To jest na ten czas cel. Cel jest taki, żeby pewnej ilości pomóc osobom w Polsce, żeby nie przechodzili przez piekło i gechenne rozwodów tragedii z dziećmi, a jak już się tragedia zdarzy, to pełnimy funkcję takiej poduchy. Że stabilizujemy emocjonalnie takich ludzi po, po traumach różnego rodzaju, wpływamy tak, żeby nie robili żadnych głupot, pomagamy, żeby podejmowali dobre, jasne decyzje, ogałacamy z takich emocji, które powodują, że mężczyzna robi bardzo takie niedobre ruchy, które potem bardzo źle skutkują w sądzie, czy przy, przy alimentach, czy przy dziecku itd., i pomagamy ludziom no, po prostu przetrwać te gorsze chwile. A trzecią, jakby taką działalnością, którą robimy, i to właściwie wy robicie, a nie ja. Bo jak widzicie, ja się coraz mniej udzielam, bo ja już też jakby no, nie jestem w stanie już za bardzo wszystkiego ogarniać, więc wy robicie coś takiego, że działacie jako nauczyciele jesteście terapeutami, chcąc, nie chcąc, pisząc na ten temat. Jeśli mamy gościa, który przeczyta 20 razy historie, które mają taki sam sens, ale tylko się zmienia scenografia, tak? Czyli Pan ma tak na imię, w drugiej historii tak, w trzeciej inaczej, kobieta inaczej, dziecko inaczej się nazywa, każda historia ma inne nazwy, etykietki, ale tak naprawdę sens jest taki sam. No to chcąc, nie chcąc, nawet jak ten gościu będzie nas nienawidził, to gdy znajdzie się w podobnie złej sytuacji, nagle, kurde, to gdzieś skądś to znam. Ja on sobie wtedy przypomina. Plunie, plu, powie, pierdolenie cele. Albo powie tak jak pan Dominik Boss, wiecie, ten co tam jakiś fotograf go dorwał w centrum handlowym i mu tam zdjęcia bez koszulki później robił z kanału, a więc no to on może tak zrobić jak bracia samcy, jak ja ich nienawidzę. Więc tak, puu, bracia samcy, ale gdzieś tam ten dzwonek będzie. Takim ludziom też pomagamy. Ja myślę, że takich nieujawnionych ludzi, którym pomogliśmy jest chyba więcej niż w ogóle nas wszystkich ujawnionych na forum, tutaj w komentarzach, no, ludzi, którzy słuchają i tak dalej. Czyli takie pełnimy, pełnimy trzy jakby funkcje. To jest nasz cel, czyli edukujemy ludzi, jak wygląda życie w, w dzisiejszej społeczności, która się moim zdaniem zbliża coraz bardziej do wojny, do zniszczenia państwa. Mam nadzieję, że nie dożyję wojny, bo całe życie czytałem o wojnie i jest to okropna rzecz. Druga rzecz, ratujemy ludzi, którym się już wypsnęło życie i wypady z jakiejś tam orbity są w złej sytuacji. Pomagamy im stanąć na nogi jakoś psychicznie, a czasami też wiem, że tam są chłopaki, którzy temu pomogli, temu pomogli. A tą taką główną czynnością jest to, że nie dopuszczamy, czyli ludzie nie dopuszczamy do zaistnienia bardzo niekorzystnych zjawisk. Czyli mamy gościa, który no, wpisuje się, że no, został poproszony tam o. Zainwestowanie pieniędzy, danie no i on teraz już jest tak pół na pół, prawda? I co on ma robić? My jesteśmy tym właśnie ciężarkiem na wadze i to dosyć sporym ciężarem, który nakłania, żeby tego nie robić. W efekcie ktoś może, że się rozpada... ktoś może w efekcie powiedzieć, że się rozpadają związki, no ale chyba lepiej, żeby się rozpadł ten związek teraz, niż później a chłop oddał mieszkanie ziemię i czy samochód przepisał, tak? My wychodzimy z tego punktu widzenia. Jesteście chcąc, czy nie chcąc, pisząc na forum, jesteście terapeutami, jesteście ludźmi, jesteście tak naprawdę coachami. Ja nie lubię tego nazwy coach, sroć, bo mi się to negatywnie kojarzy. Ale co by nie mówić, nawet najmniejszy z was, czy gdzieś tak blisko mojej orbity, yy, naucza ludzi, czy tego chcecie, czy nie, jesteście terapeutami nauczycielami. Nauczacie, chronicie ludzi przed uderzeniami. Na które oni się jakby wystawiają poprzez to, że że nie znają zasad rządzących życiem, przynajmniej jeśli chodzi o związki i relacje międzyludzkie, a my znamy, bo wiemy, jaka jest między innymi psychologia ewolucyjna, więc wy to robicie cały czas edukujecie, nawet każda wasza historia. Zobaczcie, przychodzi chłopak, i zadaje pytanie o jakiś związek. A tu gadamy o samcach o alfa, a tu jakiś prawie. A tu o tym, no nawet nie ma sensu, żebym wymieniał, bo na forum jest. Dobra, wejdę teraz, żeby nie było, bo znowu gdzieś ostatnio było, że forum już upadło. Tak, czekajcie, cholera, załaduje się czy nie? O Boże, kochany, nie upadło, załadowało się. Wchodzę na dół. Dobra, 204 gości, 58 użytkowników, bardzo mało, dzisiaj było około 400 w porywach, ponad nawet. No to teraz mamy 200, 262, 262 ludzi na forum, 5711 userów, 333 020 postów, 17 271 tematów, 85 blogów, 255 łącznie wpisów na blogach. No, co tam jeszcze mamy? No, chyba wystarczy, tak, żeby te liczby wystarczą. Także tak, szanowni państwo, te forum, zobaczcie, ile tu jest tematów. Mamy miejsce dla pań, bo kochamy pani, jesteśmy tak naprawdę feministami i walczymy o równouprawnienie. Rozmowy, przywódcy, duchowość, hobby, motoryzacja, wszystko prepersja, apokalipsa, survival, przetrwanie, Polska, świat, zdrowie, wszystko sport, dział youtubowy. O, jaka to była szansa, żebyście wiedzieli, ukochani radiosłuchacze. Co ja, musiałem, co ja musiałem przejść, jaki tam bunt był wszędzie, że ja bym tego nie wprowadzała, niestety, YouTube to jest przyszłość nasza i musimy sobie o tym rozmawiać. Poza tym, ludzie chcą o tym rozmawiać, więc, forum jest po to, żeby sobie rozmawiać. Zaburzenia emocjonalne, psychiczne pani i panów, relacje damsko-męskie, lektury, srury, porady, wszystko. Szanowni Państwo, więc, no, co ja mogę powiedzieć? Każdy, kto porusza całą masę tematów. Każdy. Każda taka osoba, chcąc czy nie chcąc, staje się nauczycielem, staje się osobą, która pomaga innym ludziom. Pamiętajcie, że jak ktoś przyjdzie i powie a to jacyś pierdolnięcie czy coś, i ktoś przyjdzie, poczyta, to mu to gdzieś zawsze w głowie zostaje. Chcąc czy nie chcąc, pomagacie innym ludziom. No, ktoś może powiedzieć, że negatywnie programujecie związki złe, to złe. Ale spójrzcie na to. Z takiej prawdziwej strony, system i media cały czas powtarzają kłamstwa, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne, że to wystarczy rozmawiać, żeby było dobrze. No nie wystarczy rozmawiać, niestety. Bardzo mi przykro, ale nie wystarczy rozmawiać. Ponad 1 trzecia procent małżeństw się ciągle rozwodzi. No, ja, no, no, gdyby rozmowa miała taką cudowną moc, to by takich statystyk nie było, które są zaniżone przez to, że niektóre małżeństwa zwyczajnie się nie mogą ze sobą rozwieść. Wspólny kredyt, wspólne mieszkanie, dzieciak się pojawił, presja rodziny, nie ma gdzie mieszkać, nie ma gdzie pójść, no i ludzie zapominają o rozwodzie. Pozostaje piątek, sobota, wódeczka do oporu, a w niedzielę zdychanie, żyganie i sranie w te samo miejsce, czasem w tej samej chwili. Więc sami widzicie, że jeśli system, ta olbrzymia machina, gazety, media, telewizja, internet, kanały YouTubeowe, wszystko poprzejmowane przez niemieckie agencje, które. Zrzeszają najpopularniejszych youtuberów i tak jak Niemcy przyjęli rynek medialny w Polsce, tak samo przejmują YouTube. Nie ma czegoś takiego, że YouTube jest wolnym medium. Tam w internecie, na YouTubie trendy, mody, opinie też kreują określone ośrodki dysponujące dużymi pieniędzmi, które kupują youtuberów. Youtuber jest w jakiejś grupie, jak tak dokładnie, by prześledzić zresztą ktoś z zrobił dokładnie taką kiedyś mapkę jak to wszystko wygląda i wygląda to nieciekawie gdzieś tam wyszło, że za wszystkim stoi syn poczekajcie, nie Goebbelsa, tylko chyba Geringa jakoś tak, więc no to wszystko ma korzenie u nazistów, Polacy mieli być tylko tanią siłą roboczą tempą, tempą, masą bydła, która miała na niemieckich panów pracować, no i to się staje tak bez jednego wystrzału, bez Wehrmachtu to się udało zrobić Dlatego, szanowni Państwo, z każdej strony jesteśmy osaczani informacjami, które budują nasze pewne przekonania o życiu, o związkach, mówią nam, gdzie możemy znaleźć szczęście, spełnienie, i tak dalej, i my podążamy za tymi wskazówkami, nie wiedząc nawet, że te wskazówki w większości to jest fałsz, kłamstwo i nieprawda, i żeby nam to wtłoczyć do głów, poszły olbrzymie pieniążki. Niemałe, olbrzymie. I cały czas to trwa 24 dobę, gdziekolwiek włączysz radio, czy coś. Cały czas trwa to programowanie na związek. Będziesz szczęśliwy, jak to, to kupisz. Zaszczepisz się, szczepionkę kupisz od niemieckiej firmy farmaceutycznej. Ożenisz się, tak? Będziesz miał dziecko, żeby państwo miało mięso, armatnie, kościół miał nowego baranka do wierzenia, i tak dalej, i tak dalej. A koncern nowego kupującego, któremu się wpierdoli do głowy poczucie braku wszystkiego i on będzie zapierdalał całe życie, żeby sobie różne kupować yy, gadżeciki, tak? W związku z tym ta hipnoza, ten, te oddziaływanie trwa cały czas i z tym się nie da tak naprawdę nic zrobić. Przepraszam na chwilę. <laughs> Przepraszam, szanowni państwo. <laughs> Coś z tym gardziołkiem moim jest nie tak. Yy, więc szanowni państwo, wracając do tego tematu, już zapomniałem, co mówiłem. Wygląda to w ten sposób, że no cały czas jest ta propaganda sączona nam do głowy i to tworzy właśnie przekonania. I dzięki temu mamy nieszczęśliwe życie. Więc jeśli ktoś mi mówi, że ciągle jest non stop na ten sam temat, no to, no to spójrzcie na telewizję. Przecież tam też jest non stop. Zakochani, szczęśliwi, tak, związek, wielkie szczęście i tak dalej, i tak dalej. Tam też jest cały czas to samo miedlone tylko w różnych konfiguracjach. W jednej Juan rozkochał Żanetę, w drugiej Don Juan, w trzeciej Don Pablo. Jeden wysoki czarny, drugi wysoki blondyn, trzeci blondyn z niebieskimi oczami. Tak, potem jest jakiś tam doktor marketingo ją rozkochał, tak? no, to, no to cały czas jest to samo, tylko z różnymi, z dekoracjami innymi. Więc ja nie mam wyjścia. My musimy cały czas, i forum jest takim medium, które działa 24h. Kanał mi rozpieprzyli, Facebooka próbowali, Vimeo próbowali, ale forum mi, no też było wielokrotnie próby rozbicia, ale to nie jest takie proste. Trzeba by naprawdę fachowców wynająć, a chwalić dobrego Pana Boga moi, moich trzech jeźdźców apokalipsy, czyli Burczy mucha Częstochowy. Obrazili się jednak chyba, widzę, że się nie lajkują w ogóle z tym kolegą, którym go tam trochę gnoi, przerywał mu taki dwa razy młodszy burczy muchy Pewnie jak znam życie, Burczymucha się przestraszył, że go oglądam i kazał mu tamtemu skasować. Tamten się postawił, no i się wzięli pocieli. To chyba, ma może, ma może jakąś przerwę mają, nie wiem. Kasanowa, Kasanowa z Zambrowa i gadający, sepleniący srom z Wrocławia, czyli Quasimodo. Także trzech, trzech tych moich hejterów no, klepie biedę krótko mówiąc, więc ich nie stać na żadne takie poważniejsze usługi e, hakerów w, w darknecie, więc no, chwalisz dobrego Pana Boga, ale myślę, że to kwestia czasu. Ale mam kopię, więc po prostu się to przeniesie w różne miejsca i tyle. Szanowni Państwo, więc dlatego właśnie tak cały czas nadajemy, jesteśmy taką emanacją 24H, programowaniem 4H, a oni też programują, druga strona też to robi. Ja powiem Państwu tak w dużym skrócie, w jaki sposób można by w Polsce coś zmienić. W Polsce, żeby coś zmienić realnie, to co mówię. Bo to, co mówię, to wy powiecie, o Marek, fajnie, o fajnie nagrałeś Maruś, o tego, Marek, więcej więcej. To jest wszystko fajne, ok, tylko że to nic nie zmienia. Nic nie zmienia w skali strategicznej. Prawa te nie zostają zmienione. Ta niesprawiedliwość cały czas jest się nakręca. Bo co z tego, że 2-3 tysiące z nas powie: O Marek, masz rację, i co z tego? A tam idą miliardy euro, płyną do feministek, do organizacji, do jakichś zrzeszeń, do jakichś fundacji, do cudów Janków, do youtuberów, i oni cały czas, ble, 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 i cały czas jest zwiększone prawo, czyli jak kobieta mogła mężczyznę mieszkania pozbawić, kłamiąc, że on ją bił, bo prokurator dawał zakaz zbliżania się do mieszkania, czyli tam, gdzie mieszka rzekoma ofiara. To teraz już chcą, żeby policjant to dawał, tak? Że, czyli policjant przychodzi, kobieta płacze, i policjant wypierdalasz w ciągu 24 godzin, albo chyba natychmiast. Czyli może być tak, dziewczyna twoja, czy żona pozna kochanka, walnie głową, gdzieś przyjdzie policjant, taki wrażliwy, napalony, może na no, nofapie, ona mu powie, że ty ją pobiłeś, i policjant ci powie, wypierdala i dwa lata nie masz dostępu do swojego mieszkania. No, witaj w tym systemie, no. Wszystko fajnie, dziewczyny, nie? Tylko co będzie wtedy, kiedy kupicie swojemu synowi mieszkanie i wasz syn będzie musiał wypierdalać z tego mieszkania, a wy będziecie musiały płacić czynsz i jego trzymać w domu, będzie płakał, piór rozpije się chłopaczyna. Wszystko jest fajnie, ale wcześniej czy później przychodzi odpłata za, te, za tą nieprawość, za tą ohydną, obrzydliwą nieprawość. Bo to jest nieprawość, szanowni państwo, nieuczciwość i podłość. To jest to, co było za nazizmu, i za komunizmu, kiedy za donos można było mieć mieszkanie. Czasy pogardy, kiedy nawet sam wielki ojciec polskiej wolności, T.W. Bolek, pisał donosy na swoich kumpli, za to wygrywał w lotka cały czas. W ten sposób były zalegalizowane łapówki. Właśnie te czasy znowu nadchodzą. Tylko one teraz się nazywają inaczej: Nazywają się feminizmem, walką o równość kobiet. Jaką równość kobiet? Kobiety zawsze były czczone, kochane, były wojny wszczynane, kobiety. Kiedy kobiety były upadlane, bo co bo się dziećmi opiekowały to, co chciały. Na wojnę i proszę bardzo. Ja myślę, że nie jeden mężczyzna by wolał siedzieć w domku, gotować jedzonko na jedzony, a baba nie idzie w okopach, siedzi we wszaki poraniona cała bez środków przeciwwólowych, nie siedzi w okopach i walczy. No ja myślę, że nie jeden żołnierz by marzyłby o takim obrocie sprawy. Dlatego, szanowni państwo, trzeba właśnie to zrozumieć, że jeśli Coś się chce zmienić strategicznie w Polsce. To są tylko dwa sposoby. Albo wychodzi nas 200 tysięcy ludzi i robimy rozruby. Otaczamy Sejm, palimy racę, palimy ogniska, krzyczymy do policjantów, żeby się do nas przyłączyli. Cała Polska zostaje nagłośniona. W kraju robią stan wyjątkowy, ekspresowo się zmienia prawo, bo się boją, że nie wypuścimy ich z Sejmu. No, albo napuszczą na nas wojsko, no, ale to byłaby rzeź i tego by zrobić nie mogli. To jest, i taki pomysł jest, szanowni państwo, nierealny. Nierealny, zaraz powiem dlaczego. Drugi pomysł jest taki, że wychodzi ktoś z nas, kto umie świetnie mówić, świetnie kłamać i manipulować dla dobra sprawy. Ma bardzo mocne poparcie finansowe, żeby wykupić jakieś gazety, żeby wykupić media w internecie, żeby chociaż troszeczkę jakby no dać odpór tym gazetom lewackim, Soroszowym, i tak dalej. I taki człowiek zakłada partię. Wtedy część narodu na niego głosuje i ten człowiek zaczyna zmieniać sam prawo. Oba te pomysły są w tym momencie nierealne. A powiem Państwu dlaczego? Dlatego, że nawet u nas na forum. Ludzie się panicznie boją ujawniać jakichkolwiek danych swoich i bardzo dobrze, bo jak do tego sam zachęca. Musicie wiedzieć, że Kasanowa Zambrowa, czyli ten Pawełek z Lidz, na samym początku, jeszcze jak tych mi zdjęć nie robił, dostawałem bezustannie maile z groźbami, że mnie zajebią, że mnie tam przed w więzieniu, że będę miał podłożone różne rzeczy, pedofilię w komputerze, żeby mnie po prostu zamknąć. A tam już ekipa czeka, że czekają ludzie, którzy tam mi zrobią krzywdę, wpierdoli mi spuszczą, skrzywdzą moich rodziców. Moją przyjaciółkę zniszczą. Z drugiej strony dołączył się ten psepleniący Srom z Wrocławia, który krzyczał, że moją matkę będzie brutalnie gwałcił. I tam różne inne rzeczy, jakieś fałszował dokumenty na mój temat, wrzucał niby książki, że tam mu pendrive upadnie. No to, to zrobili tak, moje książki wrzucali wielokrotnie do internetu, okradli mnie z mojej własnej pracy. Pracowałem, żeby sobie odbić się od dna, zarobić parę złotych. Mieć na życie na no, starych rodziców, żeby móc z tą chorobą jako inwalida móc jakoś funkcjonować. No i przysz, przyszły takie chłopaczki i mi to po prostu zabrali. Okradli mnie z mojej pracy, okradli mnie z moich zarobków, z których mógłbym sobie coś kupić. No i tyle, no. Tak więc, szanowni Państwo. Hmm... Sam zachęcam do tego, żeby się nie ujawniać, ponieważ na samym początku kasanowa Zambrowa, nie wiem, czy Państwo pamiętają, no to Pawełek wymuszał mnie, żeby dać mi stanowisko głównego, żebym ja mu dał stanowisko głównego moderatora, i on zajmie się jakąś tam sprzedażą moich książek, że będziemy biznesy robili. A ja Państwu powiem o co tak naprawdę chodziło. Chodziło oczywiście o to, żeby no to dostać, tak. No i wiadomo no, że po prostu no, chciał mieć jakąś wiedzę, tak? No, już nie chcę w to wchodzić. No. przyczyny były ewidentnie, ewidentnie były natury złodziejskiej i tyle. No to w, w odpowiedzi w, w odpowiedzi została wszczęta w prokuraturze sprawa przeciwko niemu, zresztą nie tylko w mojej prokuraturze, do której on zresztą przyjechał i właśnie tego dnia co przyjechał robił fotki mi i potem je umieszczał w internecie, żeby mnie zastraszyć. Tak więc, szanowni państwo, no to tak wygląda. Jeśli ktoś będzie się na forum za bardzo ujawniał, to może trafić nie tylko na tego Kasanowe Zambrowa, tylko na innych jakichś albo przestępców, albo zwykłych psychopatów, jakichś wariatów, popierdoleńców, których jest niestety chyba coraz więcej. I oni widzą, że ktoś no, podaje swoje dane, jednocześnie mówi, że miał jakąś przygodę seksualną, no to jest otwarte jakby pole do szantażu, tak? Dlatego zawsze powtarzam, nie ujawniajcie się maksymalnie ile się da, nie ujawniajcie się. Poza tym może przyświla, że ktoś będzie chciał to przejąć i tak dalej, no wcześniej były takie próby tak żeby forum przejąć. A tuż nie chcę mi się gadać, ile tego było gówna wylali na mnie to po prostu szkoda gadać. Powiem państwu szczerze, że mam wsparcie jednak od sporej ilości osób, gdyby nie to to ja bym tego ja jestem dosyć słaby psychicznie. Nie jestem jakiś najsłabszy, ale do siły jakiś Takiej mocnej siły to jest mi bardzo daleko i to jażbym się dawno by się to wszystko połamało we mnie, ale fajnie jest mieć wsparcie. Nie są na jakieś specjalnie duże. No na przykład zobaczcie, no zobaczcie jak się śmieli ze mnie hejterzy, tak? No a więc, czyli pan Dominik Bos, ten od tych fotek z nagim torsem, jak był młody, co go tam gdzieś zwerwował fotograf w jakimś centrum handlowym. Um, Ludzie weszli na, ten, na te moje jakby wykłady o tym, żeby nie dać się oszukać kobietom, które udają depresję i udają, że będą z nami w związku, jak będziemy im tam świadczyli usługi, pieniążki dawali, wozili i tak dalej. No to zobaczcie, tam jest grubo ponad tysiąc bluzgów. Było dużo więcej, tylko skasowałem. I hejterzy pytają, a gdzie są moi fani? Prawie 6 tysięcy osób na forum. Ile ludzi weszło, żeby mnie wspomóc? Ile ludzi weszło, żeby dać swoje świadectwo, że mówię prawdę? No, otóż weszło chyba kilkunastu chłopaków w porywach, jeśli nie mniej. Weszło kilkunastu chłopaków, którzy się tym przejęli, a reszta miała w dupie. No i no to tak wygląda, szanowni państwo. I teraz ja kiedyś myślałem, żeby jakoś się poświęcić, oddać siebie całego, żeby się poświęcić, żeby ludziom się żyło dobrze, ale powiem państwu, że ogólna masa ludzka, to jest małe grono ludzi, którzy są lojalni, którzy. Rozumieją, że ktoś coś dla nich robi, rozumieją, że to jest po prostu wojna na pierdalanka na całego, którzy bronią, wspierają, a cała reszta to to jest taka masa, która tylko daj, daj i daj. A jeśli coś trzeba, żeby, żeby coś od siebie dać, no to już tak, jeśli mało, to niektórzy tak, ale coś więcej, to nie. Więc jakby w okresie tego wzrastania mojego, tak jak ja widzę swoją misję jako człowieka, który organizuje pewną. Pewną społeczność wokół pewnych prawd. To ja już zrezygnowałem z planów męczeńskich. Dosyć długo mnie to trzymało, żeby być męczennikiem, ale w pewnym momencie jednak doszedłem do wniosku, że chętnie pomogę ludziom, którzy na to zasługują, ale ich jest naprawdę mało i ich jest po prostu zbyt mało, żeby coś zmienić. No to teraz sobie wyobraźcie prostą rzecz. W jaki sposób zbierzemy 100-200 tysięcy osób? To jest nierealne, nierealne. Nawet gdyby forum, załóżmy, za kilka lat stało się gdzieś znane jakoś bardzo, 200 tysięcy osób, jeśli by było na forum, wierzę, że to ewentualnie byłoby możliwe. No czy w Polsce, no nie wiem, no, no dobra, załóżmy, że byłoby możliwe. No to w tym momencie, ile osób by z tego forum przyszło? No to zobaczcie, prawie 6 tysięcy osób na pierdalanka we mnie. Ludzie mi piszą z tym gnojem chujem, synem, że nienawidzę matki i tak dalej. Ile osób przyszło, żeby podjąć rękawice z ludźmi, którzy mnie tak lżą, i odwdzięczyć się za to wszystko, że ja te, te, te tony gówna przyjmuję od lat hejterskie na siebie. Ilu ludzi? Kilkunastu. Na Radio Radiosami się wpisuje dużo więcej. 30-40 osób. Zawsze jakieś lajka dadzą super. Oni rozumieją, że. Im bardziej ten kanał ma więcej subskrypcji, im więcej ma lajków, tym bardziej jest on szanowany, tym bardziej to co mówię trafia do ludzi, bo ludzie mają taką po prostu cechę, że jak widzą, że coś jest popularne, to chcą to naśladować, a jak zobaczą, że jest gówno na paru subach, no to nie będą tego słuchali, bo oszołom czy coś. To się nazywa w psychologii, opisywał to doskonale Cialdini, to się nazywa dowód społeczny. Tak więc, szanowni państwo, no męczeństwo odpadło. Druga sprawa, partia. Załóżmy, weźmy pod uwagę coś takiego. Naprawdę się zbieram w sobie chudne. Super wyglądam. Zaczynam ostro trenować, zaczynam bezustannie od rana do wieczora ćwiczyć przemawianie mowy. Załóżmy, że mam jakiegoś paru dobrych nauczycieli. Nauczą mnie przemawiać, jak dłonie trzymać, jak nie bekać w trakcie mówienia, bo mi się często zbiera powietrze. Tylko Państwo tego nie słyszą, bo ja pauzę włączam. Czyli nauczyliby mnie być takim sprawnym politykiem. I teraz wyobraźcie sobie, jaki by się na mnie hejt wylał, gdybym ja był. Zaczęliby mówić, by mi wyciągać wszystkie rzeczy, które napisałem dla jaj, na przykład 12 lat temu na starym blogu na onecie. Już tam blogów nie ma, ale można wejść na ten blog. Są zawsze pod YouTubem. są linki. Ja to przeniosłem na stronę Księga Sukcesów. Można sobie wejść, jest to przeniesiony blok onetu cały na WordPress. Także z komentarzami. To właśnie tam zaczął mnie doktor Sławek dojeżdżać ze, swoimi, ze swoim ultimatum, co ja tam mam zrobić, czego on ode mnie żąda i ewentualnie wtedy da mi spokój, jak będę grzeczny. <laughs> więc szanowni Państwo, zaczęlibyśmy wyciągać różne rzeczy. Jeśli nasza partia by zaczęła rosnąć, zaczęłyby się naciski, szukanie haków na mnie, żeby później je wyświetlić tak, publicznie, tak, co ja powiedziałem, co ja zrobiłem, wyrywanie z kontekstu. Zobaczcie, co zrobił, a więc z rzeczy, która jest oczywista. Z rzeczy, która jest oczywista, że ludzie niektórzy udają, żeby wyłudzić od nas pewne dobra czas energię, że ludzie, którzy udają, żebyśmy się nie dali im nabierać na to. I to co powiedziałem, kobieta ma depresję, to ją wyślij do psychologa albo do psychiatra jak jest w złym stanie to ją kurwa zawiś albo wezwi karetkę. A nie że wozi się dwa lata po kinach i ona ma, jest tak ciężko chora na depresję, że chętnie do restauracji pójdzie, chętnie ci tam gdzieś tam coś Między słowami zasugeruje, że może kiedyś związek, jak będziesz grzeczny, miły, będziesz służył. Mija 2-3 lata, ona idzie do byłego, który ją napierdalał. Ty 3 lata masz stracone, kilkadziesiąt tysięcy mniej na koncie. Myślicie, że ja sobie to wymyśliłem? Przyja, ja takich scenariuszy masę słyszałem od ludzi, którzy w tym uczestniczyli. To jest temat stary jak świat. Dlatego tacy ludzie jak Avent, czyli Dominik Boss, łapią takie tematy... Wiedzą, jakie jest nastawienie ogólne kobiet, że kobiety nienawidzą mężczyzn, którzy mówią o takich przekrętach, przekręcikach kobiecych, bo one uważają, że to jest OK, mają prawo. A to, że chłopak 2 3 lata swojego życia traci, no to już jest jego problem. Więc ja też mam prawo o tym powiedzieć. Więc a więc o tym nagrał, zasugerował pewne rzeczy i wystarczyło, żeby ten skierować tłum nienawiści na mnie. <laughs> Przepraszam. Tak to właśnie, Szanowni Państwo. Wygląda więc, gdybym nawet został takim partyjniakiem, to w końcu by mnie próbowano przekupić, żebym nie zmieniał prawa, robiono by na mnie naciski, a potem bym miał wypadek samochodowy i tyle. Albo by zrobiono inaczej podstawiono by mi jakiegoś bardzo przydatnego kolegę, który by mi we wszystkim pomagał a jednocześnie by zbierał na mnie haki. A to byśmy gdzieś poszli do baru, tak Maruś, wciągnij kreseczkę, powiem, no co tam Mieciu, jaką kreseczkę, ja tam takich rzeczy nie robię. Oj Maruś, raz można. No to Maruś by spróbował znając życie. Potem jakieś dziewczynki, jakieś narkotyki potem cię filmują, jak jesteś nagi, robisz jakieś głupoty i pokazują zdjęcia i jest po karierze partyjnej. Pójście jako lider danego ugrupowania w dzisiejszych czasach, jest rzeczą skrajnie trudną i moim zdaniem dla uczciwego człowieka niemożliwą. Ludzie, których widzimy na stołkach, są zawsze w coś umoczeni, nawet w dzisiejszych czasach. Znacząca większość ludzi, których widzimy, to bardziej lub mniej TV, czyli tajny współpracownik służb, ponieważ uczciwym człowiekiem w polityce nie można manewrować. Nie można mu powiedzieć: zagłosuj tak, zrób to, zrób tamto. Więc służby, w momencie, gdy taki człowiek zaczyna wzrastać, albo go skompromitują, Albo go przekupią i przeciągną na własną stronę, będzie jakąś tam udawał opozycję, albo go po prostu zlikwidują, zrobią mu samobójstwo. Leper moim zdaniem popełnił na 100% samobójstwo, ponieważ zbliżały się wybory i było coraz głośniej o tym, że Leper, z którego cała Polska rżała z klewek, się okazało, że w klewkach faktycznie było te chyba więzienie CIA, tak? czy te lotnisko, gdzie to talibowie byli. Czyli Leper miał informację, z której rżała cała Polska. I no, było jasne, że leper na, z całą pewnością się dostanie do Sejmu. I oni mówią, że gościu, który miał władzę na wyciągnięcie ręki i który miał trochę długów, on miał całe życie długi i ciągali go sądownie. Przecież on za te wysypywanie zboża, za te blokady i tak dalej, cały czas miał problemy z sądami, miał masę spraw. I taki człowiek, który znowu może powrócić do koryta, nagle popełnia samobójstwo. No to są rywiny tu. Mogłoby się to zdarzyć, gdyby miał jakąś naprawdę chorobę psychiczną, ale nic takiego nie podano, żeby się gdzieś leczył, przyjmował leki psychotropowe czy coś. A że był smutny, może miał problemy. No. Jednego dnia jesteś smutny, drugiego dnia jest wesoła wiadomość, więc jesteś wesoły i tak dalej, tak dalej. Tak to wygląda, kiedy do polityki chce wejść ktoś uczciwy, żeby ch e chciał coś zmienić. Teraz powstaje pytania, teraz powstaje pytanie, czy te prawa, które my byśmy chcieli zmienić, czyli równość między kobietami i mężczyznami, bardzo brutalne i wysokie kary więzienia za mówienie, znaczy oszczerstwa o swoim mężu, że bił albo że gwałcił. Czy jak mężczyzna na przykład poszedł, by dostał 15 taka, to kobieta powinna te 15. Jeśli udowodni się w 100%, że kobieta kłamała, żeby zdobyć mieszkanie, czy żeby być z nowym kochankiem, tak? a starego się pozbyć, bo się czepia, no to wtedy ona powinna mieć 15 lat, to powinna być równość. Że jeśli robisz, wpychasz bliską osobę do więzienia na 15 lat, to ryzykujesz tym, że sama tam pójdziesz. Ma to taki dobry skutek, że ludzie, którzy są głupi, nadal będą to robili, ale większość kobiet sobie pomyśli, kurwa, no nie opłaca mi się. Tu mam życie, jakie mam, ale 15 lat w więzieniu czy 10 lat w więzieniu, no to jest jakiś horror. Nawet rok w więzieniu to jest horror. Czyli to, o co oskarżasz, jeśli się wydarzy, to jest źle zrobione, z automatu dostajesz taki wyrok, jaki dostałby właśnie ten człowiek, którego oskarżasz. Opieka naprzemienna, żadnego płacenia alimentów z obniżenia standardu życia, koniec z parytetami kobiety idą do pracy tam, gdzie się nadają, tam, gdzie chce ich pracodawca, a nie tam, gdzie się wpycha je na siłę w imię rzekomej równości. I tyle. I oczywiście te obowiązkowe testy DNA przy urodzeniu dziecka, żeby było wiadomo, czyje jest to dziecko oraz możliwość stworzenia takiej prawnej konstrukcji, że jak się okazuje, że dziecko nie jest twoje, w ciągu jednej godziny automatyczny, jedna wizyta gdzieś w urzędzie, z automatu rozwód, oraz możliwość, jeśli mężczyzna chce, ubiegania się o odszkodowanie, no bo zainwestował w cudze dziecko, kobieta go płamała, kupił wózek, odnowił mieszkanie i tak dalej, żeby mężczyzna mógł się o te koszty zwracać. I wtedy zapanuje, szanowni Państwo, równość, ale nikt do tego nie dopuści, bo dlaczego? Dlaczego powiem Państwu, to się nie stanie? Bo jeśli ja byłbym tym partyjniakiem i bym zapowiedział, że chcę taki, takie prawa mieć, to wiecie, co by się stało? Przyszedłby ktoś z jakiejś innej partii i by powiedział: Kobiety, jak mnie wybierzecie, to ja nie dopuszczę, żeby te prawa były, zostanie tak jak jest. I wiecie, co? 99% wszystkich kobiet pójdzie i zagłosuje na tego gościa. Tyle. I on dostanie wszystko, a ja jeśli bym się dostał do Sejmu, nie dostałbym nic. Bo większość mężczyzn też zagłosuje na nowoczesnych, ładnych garniturach, a nie na kogoś, kto działa w, im, w ich interesie. Tak więc, szanowni Państwo, zmiana w wymiarze strategicznym, moim zdaniem, jest może nie nierealna, ale jest naprawdę realna na poziomie science fiction. Żeby zaprowadzić taką sprawiedliwość. Bo czymże jest ta sprawiedliwość, jeśli... Mężczyzna dowie się rok po tym, jak mu się dziecko urodzi, że to nie jest jego dziecko i prokurator nie zgodzi się na wszczęcie postępowania, a on musi do, przez 25 lat płacić na cudze dziecko. To jest sprawiedliwość, to ma być ta równość? Mężczyzna oszukany, okradziony finansowo przez najbliższą osobę, której zaufał, nadal musi przestępcy płacić pieniądze. To jest sprawiedliwość, to jest ta równość między kobietą a mężczyzną? To jest cholerny wyzysk. Tak jak w nazizmie nienawidzili Żydów i Polaków, jak w komunizmie kułaków, imperialistów, tak samo teraz się nienawidzi mężczyzny. I gnoi się go w każdy możliwy sposób i to cały czas przybiera na siłę. Na sile. Ten młynek cały czas się kręci i cały czas jest ta nienawiść wobec mężczyzn. Jakoby mężczyźni byli najgorsi, najpodlejsi bardzo źli. W efekcie rodziny się rozwalają. Dzieci są straumatyzowane po, po rozbijanych rodzinach, gdzie się wszyscy ze sobą żroi i nienawidzą. Mamy ogólnie syf. Mamy cholerny syf. Zobaczcie, ja nie jestem fanem Marcinkiewicza, ale za co ta jego żona, młoda, sprawna kobita, udająca, że ma coś z ręką, dostała chyba 4 czy 5 tysięcy miesięcznych alimentów. Przypominam, nie mają dziecka. No ludzie, kochani, no to nieważne, kogo ja lubię czy nie, bo Marcinkiewicza bardzo nie lubię, ale no, no ludzie, no coś tu jest chyba nie tak, no to jest ta równość. Wyobrażacie sobie, mężczyzna rozwodzi się z kobietą i kobieta musi mu 5 tysięcy płacić miesięcznie? Ja nie znam takich przypadków. Gdzieś tam podawali, że był jakiś przypadek, że mężczyzna pozwał kobietę, ale to gdzieś w Stanach było i, i miało jakieś tam inne podstawy. Także, szanowni państwo, no jest, no po prostu żyjemy w czasach złych. To nie jest dawanie praw kobietom, bo potem te kobiety mają syna i syn zostaje zniszczony, okradziony, albo syn ucieka do innego kraju, a babcia musi płacić oszustce za nie swoje dziecko. No i ta kobieta, która teraz bije brawo tym, tym nieludzkim prawom, później będzie musiała bulić za cudze dziecko. O, wtedy się nie będzie podobało, ale nikt was dziewczyny już później słuchać nie będzie. Naprawdę, nikogo to nie będzie interesowało. To nie jest prawo dla kobiet, i zawsze to powtarzam. To jest po to, żeby rozbić od środka państwo, rozbić rodziny, narobić zła, straumatyzować całą masę dzieciaków, które zamiast się wychowywać w porządnych rodzinach, pełnych rodzinach, to wychowują się w jakichś bochomazach, gdzie kobieta ma wtłaczane do głowy, że wszyscy żyją na jakichś wyspach prywatnych, jachty mają, mercedes, a tu kurwa zwyczajne życie w Polsce, 1300, łapej spierdalaj. A tu pałace, jakieś meble najnowsze, jakieś coś, i kobieta ciągle niezadowolona, bo ona się tych czasopis naczytała, tam wszyscy bątą bon żyją. Więc, no, szanowni Państwo, no tak to jest. No, większość kobiet, dwie trzecie rozwodów ponadto, no to kobiety zgłaszają, tak, są niezadowolone. Miał dać szczęście, miał być high, high life, Jak to? high life, high life. A tu się nagle okazuje, że trzeba kredyt przez 10 lat spłacać z, z wesela żeby się pokazać gościom, a goście przynieśli mniej kasy niż, niż sobie to moda para obliczyła, a później 30-40 lat za klitkę dwupokojową. I ciągle brak pieniędzy, i nie ma high life, tylko nie ma nawet na farbę, żeby przemalować obdrapane ściany. No tak wygląda życie w Polsce. Szanowni Państwo, dlatego jakby cele się zmieniają u mnie prowadzenia tego całego biznesiku. Cele się zmieniają wraz z czasem. Coraz więcej się uczę, coraz więcej widzę, jak ten system działa, coraz więcej ludzi poznaję, coraz więcej niuansów prowadzenia tego wszystkiego. Mnie tyle razy orżnęli od czasu, kiedy to prowadziłem. Nawet państwo by nie uwierzyli, ile ludzi chciało na mnie biznesy robić, jakie rzeczy sprzedawać, czy coś reklamować, czy coś. Na szczęście, koniec końców, nie dałem się w nic wciągnąć, ale oszukiwali mnie naprawdę sporo. Dlatego jeszcze hejterzy i tak dalej. Wszystko było z problemami, ale mimo wszystko udało mi się stworzyć małą społeczność. Jestem za nią odpowiedzialny, i dlatego tak was w jakiś sposób gonię z tymi zaczynaniem zdania z małej litery. Od razu daję ostrzeżenia. Staram się zwracać grzecznie, grzecznie z szacunkiem uwagę, żeby pisać bez jakichś błędów, bo to jest nasz wizerunek. Wchodzą na forum jakieś, mówią, o tam piszą jakieś głąby. Ja nie chcę, żeby moje forum było uważane, że tam piszą głąby, dlatego jest ważne. Przepraszam, są ludzie, którzy mają fenomenalne wykształcenie, są 10 razy ode mnie mądrzejsi, a nadal piszą z małej litery, czy robią błędy. Błędy nie świadczą, że ktoś jest głupkiem, ale niestety ludzie płytcy, prymitywni, których jedynym dokonaniem życiowym jest to, że znają perfekcyjnie ortografię i gramatykę, będą się tego czepiać, dlatego my musimy tego pilnować. Dlatego Państwu powtarzam, że żeby zwiększyć siłę oddziaływania, żeby móc więcej pomóc... Tak bardzo ważne jest, żeby ta strona samiec Web się rozwijała. Uwierzcie mi, na początku ta strona może się wam wydać obca, bo ludzie są przyzwyczajeni wykop, jakieś to tam streaming upadło już jakiś czas temu. Człowiek jest przyzwyczajony do danego wzoru, ale później mózg się przyzwyczaja i mówię wam, że teraz ludzie, którzy są na samiec Web, sami piszą, że teraz się czują jak u siebie w domu. I to jest zajebista sprawa. Musimy ten portal rozwinąć żeby dużo ludzi przechodziło, bo na forum przyjdzie ograniczona liczba ludzi ze względu na ideę, którą tam promujemy. Natomiast na samiec web taki pomysł miałem, żeby przychodzili wszyscy. To ma być po prostu portal newsowy. Czyli nawet niech przychodzą ludzie, którzy sobie cokolwiek chcą wklejać, byle to nie łamało prawa. Dlatego, no i za bardzo naszych przekonań, ale to mam dużą tolerancję na to, dlatego że chcę stworzyć mocny portal. I jeśli będziemy mieli potężny portal, będziemy mogli na dużą liczbę ludzi wpływać. To jest wszystko przyszłościowo. Dlatego tak bardzo ważne jest, i proszę i uwrażliwiam was, żebyście chociaż dziennie jednego newsa wkleili na samiec łeb. Żebyście chociaż jeden, dwa komentarze jakiekolwiek walnęli. Żeby to żyło, żeby to puchło, żeby to widać było, że tam jest życie, bo wtedy ludzie widzą, że to działa. Ludzie tam zaczynają przychodzić i w ten sposób to się właśnie nakręca. Zobaczcie, jak się forum nakręca. Nie trzeba tego nigdzie reklamować. Ludzie sobie pocztą pantoflową wysyłają. Mówią: chodź tu, zobacz, albo wysyłają jakiś wątek o czymś fajnym. I właśnie dlatego na forum wprowadziłem dział YouTube, który powodował tak wielkie niesnaski u wszystkich. Tam się straszny bunt zrobił na forum, ale moja wola jest ostateczna. No przepraszam bardzo, ale ja to wszystko stworzyłem. I ja decyduję, co ma być, nic inny. I moją decyzją jest to, żeby myśleć strategicznie, długofalowo i przyszłościowo. Kto nie chce na ten cholerny YouTube wchodzić, niech nie wchodzi, niech sobie zwinie. Może tego w ogóle nie widzieć, ale ci ludzie, którzy się interesują, na przykład ja oglądam Kononowicza, Suchodolskiego, Meksykano tych Meneli, lubię czasem sobie to obejrzeć. Czasem sobie oglądam patos streamerów, lubię sobie czasem pooglądać, podyskutować na ten temat, bo to jest forum. Ja w ogóle mam taką wizję. Chodzi za mną cały czas ta wizja, że widzę forum odmienione. Tylko nie potrafię tego jeszcze przekazać jakoś graficznie, ale mam taką wielką wizję. Samiec we zostanie na razie to będą tylko pierdoły zmieniane. Nowy portal na razie no nie mam na niego pieniędzy, dlatego, tak no z tym telefonem. Jednego dnia chcę go kupić, tego nowego z S9, drugiego dnia go, Jednego dnia go chcę kupić, drugiego nie chcę. No, dzisiaj stanęło na tym, że po co mam go kupować, jutro pewnie będę za nim szalał. No dobra, no ale to chociaż dzień do przodu, może, może coś będzie taniał. Ej, tak więc, szanowni Państwo, może sobie na urodziny 28 grudnia strzelę w prezencie. Więc powiem Państwu tak. Em, jakie mam pomysły, mam pomysł na bardzo drogi portal, który jak wypali, to przyniesie mi pieniądze. To już będzie portal nastawiony na zarabianie pieniążków żebym sobie no, mógł w końcu coś kupić tak po tych latach ciężkiej pracy no żebym też mógł sobie też jakoś pożyć tak ale czy on wypali czy nie nie wiem mogę stracić wszystkie pieniądze ale wiem jedno jak nie zaryzykuję to to nic nie będzie z youtube zaryzykowałem z mówieniem spodobało się Sławek wrzeszczał panikował w histerię wpadł wszyscy będą się śmiali zobaczcie jak się o mnie troszczył aburczy Łukasz Częstochowy Strasznie się troszczył, jak będę wyśmiewany, cały internet, wszyscy będą plakietki ze mną nosili, od rana do wieczora, cała Polska nic nie ma robić, transport stanie, pociągi staną, piloci lotniczy, kurwa wyłączą silniki odrzutowe, cała obsada tego Jumbo -jeta. wszyscy się śmieją z Kotońskiego, bo on zaczął mówić. Minęły dwa lata, ponad 6 milionów wyświetleń, nawet tyle, a więc nie ma. Więc to było zajebiste. No to mi to ujebali do nosami. Zresztą były instrukcje, jak to uwalić. No, no, no tak to działa, tak. No. <gry> tak to działa, szanowni państwo, że kurde zapomniałem wątek. No właśnie. Czyli chcę taki portal biznesowy zrobić, ale nie chcę na razie mówić, bo e, są ludzie, którzy później takie pomysły podpatrują i je kopiują. Zresztą sam miałem taki przypadek. Miałem taką znajomą osobę, która mi sama mówiła, że z pracy się zwolniła, bo usłyszała, że tam jakiś projekt robią i sama chciała to zrobić. A z tego co wiem, się tej osobie nie udało. E, dobra, co dalej? Złodziejstwo ma krótkie nogi, powiem Państwu. W takich mniejszych przypadkach, bo jak ktoś przywały robi na skalę państwa, to, to nie zawsze. E, no co jeszcze? No mam taki plan, no, no nie wiem w sumie, jaki mam plan. Właśnie, mam do Państwa pytanie. Ponieważ mam blokadę twórczą i po prostu nie dam rady nagrać jakiegoś nagrania synchronizacyjnego, no po prostu mam blokadę od dłuższego już czasu, a z tego są pieniążki, tak? No to sobie taki powziąłem, takie postanowienie, że no to w takim razie gdzieś muszę wejść z tym swoim sklepikiem z książkami, żeby ludzie więcej książek kupowali. No to wtedy może będzie zamiennik tego, co bym zarobił, gdybym te nagrania wrzucił, jakby Państwo mieli jakiś pomysł. Gdzie by te książki wrzucić, żeby trochę ludzie je pokupowali, żeby miał pieniążków troszkę kochanych, no to byłbym wdzięczny za taki pomysł. No i tyle, no to chyba wszystko powiedziałem. No i standardowo, no, proszę o lajkowanie, subskrybowanie, żeby kanał rósł w siłę. Proszę też, żebyście subskrybowali kanał Marek Kotoński. Chyba od jutra zacznę nagrywać wideo, ale najpierw musi, musi mi się trochę zdrowie poprawić. Jeszcze jutro będę chyba brał antybiotyki. I pojutrze, jedną tabletkę z rana, także to będzie wszystko. Także cel na ten czas, reasumując, kurwa, chciałem się w pięciu minutach zmieścić, to jest niesamowite po prostu, to, jest, to są jakieś czary. Reasumując, nasze cele na ten czas: edukowanie ludzi w każdym wieku, bronienie ich przed wejściem w niekorzystne sytuacje, czyli gdy nam zadają pytania, umacnianie się, jakby w, takim, w takich postawach. Bardzo takich zdrowych dla, dla mężczyzny, czyli wiadomo, dziewczyna cię zaczyna wykorzystywać, i tak dalej, ty się coraz bardziej zakochujesz. No to my takiemu gościowi wylewamy wiadro zimnej wody na głowę, żeby on tego nie robił, tak, bo tego kwiatu to pół światu. I trzecią opcją jest stabilizowanie ludzi, którzy no już nie, nie znali tego, co my mówimy, a nie znali na przykład, bo Sławek z, z ekipą hejterów. I inni ludzie nas ośmieszyli w internecie, zrobili ze mnie mizogina Incela, tak jak mój były kolega Jarek Kefir, który mnie zaczął nienawidzić, bo ono, tu rosło, tu wszystko. On 30 tysięcy fanów na fejsie i prosi o nie stać go na 200 dolarów rocznie, żeby za serwer WordPressa za, za, zapłacić. A tu widzi rower motocyk, tak? No kurwa, jakie to jest żałosne, słuchajcie, zazdrości 40-letniemu chłopowi, który napisał 15 książek. 3000 felietonów nagrał ponad 1000 audycji, zapierdala od rana do wieczora ma pomysł i ma jajca, żeby coś stworzyć, zazdrościć mu kurwa, bo on sobie motor używany kupił, przepraszam, motocykl nie motor i kupił sobie rower. Jak bardzo trzeba upaść, jak bardzo trzeba być nisko człowiekiem, tak jak Jarek Kefir, żeby zazdrościć i nienawidzić, bo to jest tylko jedno wytłumaczenie tej jego nienawiści do mnie. Jest tylko jedno wytłumaczenie. A mówiłem, a chciałem mu na bracia samcy zrobić własny dział dla kolegi. Mówię, pomogę, bo mu tam nie idzie, mi zaczęło trochę iść. Pomogę mu. Załatwię ci kogoś od składu, powiem ci jak wydawać książki, jak żebyś sobie zarobił, żebyś nie musiał prosić o te pieniądze. Ja też prosiłem o pieniądze, no ale jak zacząłem zarabiać, no to już nie było potrzeby. No ale no gościu miał swój pomysł, no nie skorzystał i potem narastała widocznie z dnia na dzień coraz większa Żal, jakieś poczucie żalu. Potem się zjawił sławek pod jakimś lewym nikiem i zaczął mu truciznę dawać do głowy. No i się uduchowiony uduchowiony Jarek Kefir się zaczął coraz bardziej nienawidzić. Ziarno padło Sławomira na podatny grunt, i mamy nienawiść. I to nienawiść, powiem Państwu, ohydną. To jak ten gościu mnie nienawidzi, opisuje, na szczęście go już prawie nikt nie czyta, więc więc nie ma z tego powodu żalu ale no to tak jest, jak to by się polepszy przypominam Państwu, że YouTube mi groził, że mam usunąć um, audycję o Jarku Kefirze odwoływałem się odwoływałem się natomiast gdyby usunęli, no to jest na Vimeo tam już nie usunie, bo ja opłaciłem Vimeo widzicie, no na to idą pieniążki tak, no wszystko po to, żeby mi nie rozpieprzyli tego, co się da także Jarek nie chce, żeby ludzie słyszeli o nim, a ja uważam, że Szczerze powiedziałem prawdę, że mu płaciłem za reklamę forum i moich stron. Przesz, mogę w każdej chwili znaleźć ten przelew, który mu wysłałem, więc jak go ktoś o to spytał, no to zaczął coś tam znowu szydzić ze mnie, z tak? Mówię jako IBS-owiec, no to nie nazywają mnie coach, tylko kaucz. Ja nigdy coachem nie byłem. Pamiętajcie, ja zawsze to podkreślam: nigdy nie byłem coachem. Nie jestem coachem, nie mam wykształcenia do tego. Jestem po prostu człowiekiem, który gada o swoich przeżyciach, a jak ktoś mnie prosi o porady, to ją daje. Tak samo jak Jarek Kefir daje porady, a coachem nie chce być. Sławek to daje rady nawet, jak go ktoś nie prosi. Zwłaszcza, jak ktoś nie prosi, to daje dobre rady, a przecież coachem nie jest, jest marketingowcem, który ma 80 prac. Po jedną, dwie, a nawet trzy strony niektóre mają. Także jest naukowcem takim. Tak więc, szanowni państwo, no, 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 tak to wszystko wygląda. Jakbyście mieli jakiś pomysł, gdzie by to zareklamować, byłbym wdzięczny. No, bo no chcę zarabiać pieniądze, tak? No, także, także jakbyście mieli jakiś pomysł, to byłbym wdzięczny. I co? Lajki, subskrypcje i tak dalej. I amortyzujemy upadek ludzi, edukujemy, utrzymujemy się w swojej męskiej, wolnościowej takiej można by powiedzieć postawie i ratujemy ludźmi przed wejściem w struktury, które byłyby dla nich bardzo niekorzystne. I tyle, i pamiętajcie, że. Tak naprawdę to wy robicie bardzo dobrą rzecz, czynicie tak naprawdę dobro, pomagacie innym ludziom właśnie swoimi wpisami, nawet wpisami na tematy niezwiązane bezpośrednio, samo to, że ktoś przychodzi, że się interesuje waszym wpisem, to jak zobaczy na ten wpis, to wejdzie na inny i ten wpis mu się gdzieś tam zagnieździ w głowie, on może powie, a ja coś, bo to Jarek Kefir pisał. Że oni są nienormalni. Czy tam Dominik Bos mówił, że oni tam od kobiet w depresji chcą pieniążków, tak, i seksu? <laughs> o kurde. Ale coś go spotka, potwierdzi się to, co pisaliśmy, on sobie to nagle przypomni. No i sobie gdzieś tam w nocy pod kodro, żeby ukochana nie widziała, wejdzie i poczyta te straszne misogynistyczne forum. I sobie polepszy życie. Tak to działa. Szanowni Państwo, rozgadałem się. Pozdrawiam serdecznie, miłej nocy. Pamiętajcie, że robicie dobrą rzecz i nie dajcie sobie mówić, że to jest niedobra rzecz, tylko to jest jak najbardziej dobra rzecz. Pomagacie ludziom, sami nie wiecie, ilu ludzi później po tym, co napisaliście, może się ocknęło w jakiejś chwili życia, może nie, nie podjęło tej decyzji, która by im zniszczyła życie, nie podpisało jakiegoś przekazania majątku, jakichś głupot innych. Sami nie wiecie, może komuś życie uratowaliście. Fajnie jest być dobrym, fajnie jest też z tego korzystać. Pamiętajcie, że ja Was nie namawiam, żebyście byli świętymi, którzy tylko dają, tylko też macie brać, tak? Chociaż się mówi, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera, a ja inaczej, kto daje i zabiera, ten się na bracia samcy poniewiera. Sami, jak będziecie w życiu mieli, a wiadomo, że w życiu każdego z nas, a na pewno w moim przyjdą gorsze, podłe chwile, wtedy można przyjść, stanąć przy chłopakach, których się lubi, i mieć ekipę, która cię podniesie na duchu, która ci pomoże, która ci coś doradzi. Pamiętajcie, że czy dobro wraca w życiu jako karma, nie wiadomo. Jedni mówią, że tak, drudzy, że nie, trzeci, że nie wiedzą. Ale jeśli chodzi o forum, to zawsze popłaca to, co dobrego dacie. To pamiętajcie, że nawet jak ten ktoś komu pomogliście, tak jest w większości przypadków wasosra, bo tak jest. Ludzie są egoistami. To ludzie widzą, że pomagaliście, że byliście aktywni, a na pewno ja widzę i moderacja widzi. I na pewno nie zostawimy takiej osoby w potrzebie, więc w razie jakiegoś, yy, jakiegoś trzęsienia ziemi w życiu nie zapadniecie się w tą rozpadlinę, tylko utrzymacie się. Może wpadniecie po szyję w gówno, ale my was z tego gówna wyciągniemy. Dajecie też, ale na pewno coś z tego odbierzecie. Także pamiętajcie, tu w tym przypadku to wraca. Dobra, szanowni Państwo, a w życiu to różnie bywa: no. są mordercy, są łobowcy. Cołamali palce akowcom, mordowali katowali, pozbawiali zdrowia. Teraz sobie gdzieś po mokotowie z pieskiem, starszy miły pan żyje, a potem umiera w śnie. Jedyna nadzieja, że jest jakaś sprawiedliwość po śmierci, że go tam diabły będą szturchać w to i owo. <laughs> Wrodzyna, jak mówią młodzi. Fuj, ohydne słowo. Wrodzyna. Tak, w brązową bramę. Jak to modzi mówią teraz? Wrodzyna. No, dobra. Szanowni Państwo. Rodzyn, rodzynem, ale tutaj trzeba jeszcze parę rzeczy pozałatwiać, popracować. Dobranoc i życzę miłych snów. Cześć. cześć, Boże. Cześć.